Klub Seniora Zawarcie podsumował dziś dwa projekty realizowane dzięki pozyskanym środkom unijnym. Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury Zawarcie. Pierwszy z nich nosił nazwę Taniec to życie, komputer to wiedza, senior też potrafi. Jest to projekt dla 12 seniorów, którzy brali czynny udział w nauce tańca towarzyskiego, jak również w obsłudze komputera w podstawowym zakresie i aparatu cyfrowego. Drugi projekt to Patrząc w słońce, pogodne warsztaty dla osób w depresji. Ten projekt był realizowany tak jakby w dwóch częściach. Pierwsza część to była część wyjazdowa do Witnicy, do hotelu Leśne Ustronie, gdzie byliśmy tam tydzień czasu z 20 osobami, seniorami. I odbywały się tam przeróżne warsztaty, muzykoterapeutyczne, warsztaty z panem psychologiem. Była piękna, był piękne spotkanie ze stylistkami. Drugi etap tego naszego projektu to jest warsztaty artoterapia i ergoterapia. Czy projekty coś dały? Po pracach plastycznych, pokazach tanecznych i fotografiach bez wątpienia było widać, że tak. Po tych projektach czuję się znakomicie. Jestem bardziej pewna siebie, nauczyłam się wielu rzeczy. Nauczyłam się malować na szkle, nauczyłam się metodą dekupaż robić, to takie malowanie wtedy. Nauczyłam się przede wszystkim tańca. Po tylu latach, pierwszy raz wyjechałam sobie na taki odpoczynek. Widnicę znam, odprowadziłam kobiety po lesie, wszędzie takie były zadowolone. W nocy my wychodzili sobie do lasu, bardzo pięknie było i takie żyte. Będzie pani dobrze wspominać? Tak, bardzo dobrze. Podczas uroczystego podsumowania projektów rozdano dyplomy oraz kalendarze upamiętniające wycieczki. Oba projekty rozpoczęły się 9 września, a trwały do wczoraj. Seniorzy otrzymali z Unii dotacje w kwocie 32 tysięcy. Z projektów skorzystało ponad 30 seniorów.